O, tam jest przekop Mierzei Wiślanej. Za chwilę polecimy tam dronem, zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda. Natomiast dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym uczymy się rzucać muchą. No i właśnie idę do Arka. Witam cię, Arku. Witam, witam. W paru zdaniach o najprostszym rzucie. Najprostszy rzut to jest rzut z nad głowy. Nie jest on skomplikowany, ale jest, jak wszystkie rzuty muchowe, jest bardzo inny od spinningu. Polega na tym, że tutaj przynęta, czyli muszka, jest bardzo lekka, czyli nie rzucamy siłowo, a wykorzystujemy wagę sznura, czyli musimy tak zrobić, żeby ten sznur robił to, co my chcemy, a nie na odwrót. W zasadzie muszka jest tak lekka, że nią się nie da rzucić. Czyli tak, ja mam tu dzisiaj linkę taką pół na pół, wolnotonącą, a druga jej część to część pływająca. Rozpoczynamy od tego, że wyciągamy głowicę, tą najcięższą część, i wypychamy to przed siebie. Dzisiaj jest troszeczkę łatwiej, bo wiatr wieje od pleców, czyli wiatr załatwia część roboty za mnie. Nie polecam rzucać wtedy, kiedy wieje nam w twarz, kiedy wiatr jest północny na morzu. Jest to trudniejsze. Ale generalnie, tak jak pokazywałem, jeszcze raz wykonam taki rzut. Tu od razu zwijam sobie linkę na tak zwany flexi stripper. Są też stripping baskety. Chodzi o to, żeby tej linki nie zabierała mi fala. Mimo że linka jest pływająca, jest dobrze to mieć. Jeszcze raz, czyli sobie ta biała część sznura i ta przeźroczysta jest najcięższa. Ją się nazywa głowicą. Rozpędzam sobie całość. Tu warto zwrócić uwagę, że w miarę sztywny nadgarstek tworzymy tak zwaną pętlę, a szczytówka wędki chodzi nam mniej więcej od godziny 11 do 1. Ja czasami ten zakres przekraczam, tylko że tu trzeba też wiedzieć, co się, o co chodzi. Ale generalnie, jak się kogoś uczy, to jakby mnie wpisać w tarczę zegara, to jest 11:01. I nie machamy nadgarstkiem, bardziej jak element tłoka tak chodzimy. Sztywny nadgarstek powinien być. No i nie używamy siły. Tutaj musimy przekazać energię na linkę i ta linka sama z siebie musi zacząć lecieć. Siłowy rzut skończy się kozłowaniem przyponu, zawijaniem się. Jeżeli będziemy mieć pętelki na przyponie, znaczy, że coś robimy źle. I kiedy one przestają się tworzyć, możemy uznać, że w miarę opanowaliśmy rzut z nad głowy. Dobra, czekaj, ja się oddolę trochę. Poczekaj, 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 żeby było widać wszystko. No wszelkie wystające elementy nie są na pewno dobre. No, no właśnie, za dużo masz tego wszystkiego na sobie, tak. I ci się coś splątało. Tak, dokładnie, fala to zrobiła, więc minimalizujemy rzeczy, o które można... Ja celowo właśnie sobie tutaj ten zasobniczek, ten waste pack sobie wycofuję za siebie, ale fala potrafi zrobić rozmaite rzeczy ze stawem, a nie ma problemu, jeszcze raz sobie spróbujemy. Mamy całość. Myślę, że to trzeba powtórzyć. Dobra, słuchaj, w takich dogodnych warunkach jak dzisiaj, wiecznych, jak daleko jesteś w stanie posłać zestaw? 20-25 metrów. Mhm. Jeżeli wiatr wieje od pleców i to nie wymaga większego wysiłku. W takich warunkach jak dzisiaj, kiedy ta belona faktycznie jest blisko, na razie jeszcze nie współpracuje, ale jest blisko, to całkowicie wystarczy. Najczęściej rzuca się około 20 metrów, tak żeby wyrzucić cały running line. Nie, teraz rzucam na kilkanaście metrów, ale można rzucić i troszeczkę dalej. To zależy bardzo od umiejętności też rzutowych. Ja najlepszym flycasterem nie jestem. W historii są osoby w tym kraju lepsze zdecydowanie. Rzuty 40-metrowe też się zdarzają. Nie? Ale to trzeba już naprawdę panować nad tym wszystkim. Ale tak, jeżeli chodzi o złowienie troci, wiadomo, odległość się przekłada na ryby, to jest bezdyskusyjne. Odległość, jaką uzyskamy, też mocno zależy od linki, jaką stosujemy. Są tak zwane głowice rzutowe, które ja dzisiaj mam. No i taka linka zdecydowanie pomaga rzucać, nie? To jest wtedy o wiele prostsze, bo ta linka jest ciężka na przodzie. Jest jakaś masa skupiona, która tą muchę wynosi. I wiadomo, im mniejsza mucha, tym łatwiej pokonać opory powietrza. Jeżeli mamy do czynienia z muchami szczupakowymi, no to jest o wiele, wiele trudniej. Ale na morzu nie stosujemy takich much, więc to też nie jest tutaj jakimś problemem. Muszki morskie to jest rozmiar 4, 6, 8, one są leciutkie, więc głowica rzutowa plus drobna muszka
plus jeszcze stripping basket przekłada się na całkiem przyzwoite rzuty. Znowu fajny rzut, ale dobra, to był taki zły rzut z nad głowy. Jest jeszcze jakiś inny? Są też modyfikacje klasycznego rzutu muchowego. Jest rzut rolowany, on nie jest zbyt przydatny w morzu. Ja go spróbuję teraz wykonać. On jest fajny do wyciągnięcia linki. To jest coś takiego. Czyli wyciągamy linkę. Bardzo jest ważne, żeby ona dotykała wody. Mówi się o tworzeniu tak zwanej pętli D, czyli linka tworzy D za mną. I teraz on już zgaśnie, bo nie mam zakotwiczenia linki, ale to jest mniej więcej coś takiego. Ja czasami nim sobie podrywam całą linkę, żeby ją wyciągnąć i dalej wykonuję rzut. Czyli do wyciągania linki na morzu jak najbardziej. To jest taki rzut, którego się używa tak naprawdę w zakrzaczonych miejscach. Jak nie ma miejsca, no to się robi rzut rolowany, tak zwany rolka. Okej, ten drugi rzut mi się zdecydowanie mniej podobał. No w którymś tam odcinku to pewnie ja spróbuję porzucać, ale na razie nie będziemy po prostu robić sobie wstydu, nie? To będzie zresztą bardzo żałosne. Dobra, trzeci rodzaj rzutu. Trzeci rodzaj rzutu to tak zwane dodanie techniki do rzutu podstawowego. Nazywa się haulowaniem. Haulowanie, czyli single haul i double haul, to nic innego jak pociągnięcie linki do siebie w odpowiednim momencie i oddanie jej. Zwiększa to dynamikę rzutu, dodaje energii na linkę, no i ta linka leci dalej. Z tym trzeba trochę uważać, bo chcąc zdobyć odległość, ludzie automatycznie dodają siły. Nie wierzą, że ta energia wejdzie w tą linkę. Naprawdę nie używajmy w tym ostatnim wymachu siły, bo skręci nam się przypon. Ja teraz spróbuję pokazać ten double haul. Zaczęło dosyć mocno wiać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Takie coś. Linka dostała dodatkowej energii i aż ją samo wyciągnęło na koniec. Wiatr tu trochę pomógł, ale zdecydowanie to przyspieszenie na koniec, to się mówi up and down, czyli down up, sorry, czyli dół, góra, przyspiesza linkę. Tylko ciężko się tego nauczyć. Ja bardzo polecam kogoś, kto naprawdę dobrze operuje linką, potrafi rzucać. Ja się tego nauczyłem z YouTube'a. Zajęło mi trochę czasu, kiedy zacząłem czuć normalnie energię na tej lince, kiedy jest ten odpowiedni moment, ale trochę nerwów i splątanych przyponów mnie to kosztowało. Ale normalnie czuć, kiedy ta linka zaczyna po prostu aż szaleć, już chce być uwolniona. I tak jak mówię, nie dodajmy na koniec energii, bo jeżeli zrzucimy tak jak spinningiem na koniec, ten ostatni rzut, powiedzmy ten ostatni wymach, dodamy siły, to całość zacznie rolować w powietrzu, skręci nam się przypon, a ryby są złośliwe i w rezultacie ryba się nam pokaże parę metrów od nas i będziemy mieć wszystko splątane. Że tak to wygląda, nie? Dobra, ja się oddalę i pokażesz nam to jeszcze raz. Może się uda nagrać całą linkę, zobaczymy. Było dobrze, nie? Takie coś. No, to jest to. Kiedy już mamy linkę w powietrzu, wykonujemy ruch, który polega na góra-dół. Oddanie. To oddanie też jest ważne. Czy wystarczy zrobić dół i puścić? Nie. Musi być dół-góra. To wydaje się trochę nielogiczne, ale musimy oddać tą energię, czyli dół-góra. Tak. Aha. To wygląda. I teraz w technice single wystarczy tylko to zrobić w jedną stronę. Można zrobić double, czyli dwa razy to zastosować. Jak lecę w tył, i w górę, i w przód, nie? Mhm. W wymachu w tył dodaje energii wstępnie, w wymachu w przód dodaje jeszcze więcej energii. No, spróbujemy to teraz zrobić. Będzie widać, co ja robię. I teraz zacznę to robić. Hop. Ładnie. Takie coś. Nie? Jakbyś miał trochę więcej wybrane tutaj. Poleciałoby. Poleciałoby. Tylko niespecjalnie chcę to robić, bo jestem już podlany falą i kiedy będę miał więcej linki, ona może zacząć robić cuda teraz. Ja musiałbym się trochę wycofać. Nie chcę, żeby fala mi zabrała. Nawet jest w stanie wybrać czasami ze flexi stripa, więc na to uważam. Ale możemy spróbować. Ja wyciągnąłem teraz dodatkowe 2 metry. O, teraz się rozszalała. No to chyba Neptun nam mówi, że za bardzo szaleje. Prawie. Prawie. Zgasło prawie. Na końcu. No. Pogoda nam się zmienia, dlatego szybciutko wychodzę z wody, lecę pokazać wam
przekop Mierzei Wiślanej. No i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie pokażemy, jak ta ryba bierze, jak właśnie ma wyglądać praca nadgarska podczas holu ryby.